Pani Marszałek, Wysoka Izbo, 13 lat temu jako przewodniczący Rządowego Zespołu Budowy Otwarcia Cmentarzy w Katyniu, Charkowie i Miednoje wielokrotnie rozmawiałem z przedstawicielami rządu ukraińskiego na temat tamtej zbrodni mającej swój kres w Charkowie. Wszyscy, nawet przygodni mieszkańcy Charkowa, rozumieli tragizm tamtych dni, tym bardziej, że na cmentarzu charkowskim spoczywają również pomordowani Ukraińcy. Szczere, wydawało się wówczas, słowa wypowiedział ówczesny premier Ukrainy Wiktor Juszczenko, kiedy ubolewał nad losem pomordowanych. Jakże jednak ogromne było moje zdumienie wtedy, kiedy Wiktor Juszczenko jako prezydent Ukrainy pod koniec swojej kadencji nazwał członków UPA i innych ukraińskich nacjonalistycznych organizacji bohaterami. Trudno porównać te dwie tragedie, które dotknęły Polaków na Ukrainie w 1940 i 1943 roku, ale musimy pamiętać, że tamta zbrodnia w 1943 roku była tym straszniejsza, że dokonana była nie rękami NKWD, ale właśnie Ukraińców, często tych, którzy wcześniej przez całe lata żyli w wielkiej symbiozie z Polakami w tej samej miejscowości. Jesteśmy zobowiązani do tamtej zbrodni pamiętać choćby dlatego, że miejsca pochówku przytaczającej większości pomordowanych nie są do dziś znane. Mówienie o tamtej tragedii w sposób szczery, otwarty na pewno nie stanie na przeszkodzie dobrych, wręcz wzorcowo układających się stosunków polsko-ukraińskich. Aby one były trwałe, prawda o rzezi wołyńskiej musi być jednak powszechnie znana wśród Ukraińców i Polaków. Z tego co wiem, tak myśli większość Platformy Obywatelskiej. Panie Przewodniczący, czy tak jest w istocie?